Poniedziałek 12 kwietnia. Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i witamy oczywiście nowy tydzień. Co w tym tygodniu się wydarzy? Nie wiem, ale kto wie, może coś ciekawego się dowiemy, na przykład z dzisiejszego streama, który miał być w piątek i którego nie było. Może dzisiaj coś się dowiemy. Jak nie dzisiaj, to może we wtorek, bo również WG ogłosiło, że prawdopodobnie będzie stream, ale to są oczywiście wiadomości, które mogą się pojawić. Tylko, że wcale nie muszą. Ja dla Was dzisiaj mam zupełnie inny temat. Trochę nauki nigdy za wiele. Co to jest bazowy EXP? Wczoraj zadałem takie pytanie na moim profilu Facebookowym: jaki największy EXP bazowy widzieliście albo na przykład wy, akurat posiadaliście, wy zdobyliście? I tutaj kilka osób odpowiedziało prawidłowo, ale kilka osób nie wiedziało dokładnie co to jest tak naprawdę bazowy EXP, dlatego że tych liczb jest bardzo dużo i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć co to jest bazowy EXP. Bazowy EXP. Sama nazwa już nam mówi, że jest to podstawowe doświadczenie, które zdobywamy w bitwie. Oczywiście po, w podsumowaniu bitewnym, ale tych liczb tych literek, cyferek jest bardzo dużo i tak naprawdę nie wszyscy wiedzą gdzie tego szukać. Dodatkowo teraz mamy bardzo dużo mnożników, mamy dużo operacji i tego exp naprawdę można zdobywać bardzo dużo, ale nas zawsze interesuje ten bazowy exp. Dlaczego? Ano dlatego, że możemy nawet po samym expie bazowym, czyli tym doświadczeniu podstawowym bez żadnych bonusów, bez żadnych innych właśnie operacji itd., tak dalej, tak dalej Ocenić, czy bitwa była dobra, czy była bitwa niezbyt ciekawa. I tu zaraz Wam pokażę, gdzie należy szukać tego EXPA, a później zobaczycie na wyniki bitew, na jakich tierach były bitwy rozgrywane, i mniej więcej zobaczycie, ile dostaliśmy bazowego, czyli tego podstawowego. Doświadczenia właśnie na każdym tierze, na różnych tierach jest on przyznawany zupełnie zupełnie inaczej. Co na to się składa? Oczywiście wynik nasz, czyli uszkodzenia, jakie również tutaj wchodzi spotowanie. Ogólnie rzecz biorąc, bitwa musi być naprawdę kozacka, ale również ma to znaczenie, jeżeli gramy tierem o dwa. Oczka niżej. Przykładowo, gramy szóstką z ósemkami zrobimy świetny wynik, wtedy tego EXPA dostajemy więcej. Tylko, że zanim Wam to wszystko pokażę, najpierw pokażę Wam strony, które podają wyniki nie wiadomo jakie. I wczoraj nawet prowadząc dyskusję na Discordzie z graczami, którzy naprawdę już w tej grze spędzili sporo czasu. Kilka dobrych lat dalej nie wiedzą i dalej błądzą, nie wiedząc dokładnie, co to jest bazowy EXP. Dlatego ja staram się dzisiaj zrobić Wam taki materiał, żebyście wiedzieli, co to jest właśnie to podstawowe doświadczenie. I tu posłużę się najpierw tymi stronkami i zobaczymy, co te strony ogólnie pokazują. Tych stron namnożyło się co niemiara. Nie wiem skąd to się wszystko bierze. Ja zaraz Wam również pokażę z jakiej strony tylko i wyłącznie ja korzystam grając w WOTA. I tutaj najpierw zobaczymy sobie właśnie ten cały, niby tak jak tu wczoraj gracze, niektórzy pokazywali ich bazowy EXP. To nie jest bazowy EXP. Ja nie wiem jak dokładnie te, te strony i co one przeliczają, ale pokazując na przykład takie wyniki, tak jak tutaj widzicie, to nie jest pokazany bazowy EXP. Czyli to podstawowe doświadczenie, które zdobywamy bez żadnych bonusów, gołe, po prostu samo doświadczenie. Tutaj nie wiem tak naprawdę, co oni tutaj pokazują na tej stronie. No, słuchajcie, największy EXP, jaki ja zdobyłem akurat na Patonie, prawie 6000. Jest to zupełnie niemożliwe, żeby coś takiego zdobyć. Podstawowe doświadczenie. Nie wiem, jaki oni tutaj akurat zastosowali jeszcze bonus, jaki mnożnik, że takie akurat cyfry im tutaj powychodziły. Na każdym praktycznie pojeździe, możemy sobie sprawdzić, ale nie mamy podanego mnożnika albo przelicznika, co oni tutaj jeszcze dodali. Tych stron naprawdę jest sporo, ale słuchajcie, te strony kompletnie wam nie pokazują tego, czego szukamy. Zaraz wam pokażę dokładnie gdzie to znaleźć, a jest to po każdej bitwie możecie sobie sprawdzić właśnie to podstawowe doświadczenie. Kolejna stronka, tutaj możemy również popatrzeć na różne statystyki. Jest tych stron dość sporo, tutaj kolejna strona w budowie. Ona cały czas się buduje, ale pokażę wam również stronę, tylko i wyłącznie z której ja korzystam. Po każdej bitwie mogę sobie dokładnie sprawdzić swoje statystyki, jakim pojazdem grałem, ile bitew rozegrałem, ogólne statystyki. Do tej strony oczywiście jeszcze wrócę, robiąc materiał na temat właśnie statystyk w grze, kolorków i tak dalej i tak Na chwilę obecną tylko wam pokazuję z jakiej strony ja korzystam, grając właśnie w Wota. Jeżeli ciekają mnie oczywiście statystyki, jest to Wot info. .net. Tylko i wyłącznie mnie ta strona interesuje, żadna inna. To w takim razie gdzie mogę znaleźć bazowy exp? Ano już wam pokazuję. Tutaj naprawdę posłużyłem się już leciwymi bitwami, które miały miejsce naprawdę kilka lat dobrych temu i tu zobaczcie Oto jest bazowy EXP. Zawsze znajdziecie to doświadczenie podstawowe po każdym podsumowaniu bitewnym. Oczywiście musi być to podsumowanie obu drużyn. Zależy to również od tego, jakim gramy tierem, z jakimi tierami graliśmy. Przy takim wyniku, ósemką, zrobiłem wynik 7000 uszkodzeń. Ponad 7000 uszkodzeń grałem z ósemkami. Gdybym grał na przykład z dziesiątkami, ten exp byłby jeszcze większy. 2447 bazowego exp. Tyle dostajemy bez żadnych bonusów, bez żadnych właśnie innych barierów. To jest goły exp, który zdobywamy po bitwie. Dlaczego to jest ważne albo istotne, żebyście na przykład wiedzieli na przyszłość. Na przykład oglądacie takiego youtubera i gościu pisze, no mistrzostwo świata na przykład bazowy XP 2000. To już wtedy Zaświeca Wam się lampka, że to może być naprawdę dobra bitwa, jeżeli ktoś zdobył już ponad przykładowo te 2000 bazowego EXPA. Kolejny screen, którego widzicie, mamy pokazany EXP, ale który zdobyliśmy w bitwie. Czyli tak, dochodzą różne bonusy, dochodzi konto premium, różne bonusy do pojazdów, bo takie pojazdy również posiadają bonusy, i to jest Podsumowanie całego EXPA, jakie udało nam się zdobyć. Na kolejnym screenie mamy jeszcze więcej danych. Wyszczególnione są wszystkie bonusy, ile pojazd dostaje, jaki dostaje bonus i na samym końcu wyszczególniona jest właśnie total, czyli taka suma wszystkiego tego, co zdobyliśmy w bitwie. Łącznie np. z kontem premium, łącznie z różnymi bonusami do pojazdu itd., itd. Jest to 4139, ale bazowy EXP to jest właśnie te 2449. I tutaj słuchajcie, teraz pytanie powstaje, a jak jest na przykład na innych tierach? Jeżeli na przykład gramy szóstką, albo na przykład jeżeli gramy dwójką, albo na przykład jeżeli gramy dziesiątką. Zaraz Wam pokażę. Ale tutaj nie sposób nie wspomnieć o tych screenach. Zobaczcie, czy ktoś pamięta coś takiego. <laughs> Słuchajcie, nie pamiętam, ale to było 7 lat temu. No, zdecydowanie tak. Jeszcze woto nawet nie było na PlayStation. To jest historia i warto na to popatrzeć. To było kiedyś właśnie takie podsumowanie pobitewne. Tutaj akurat podany jest EXP, który zdobyłem za całość, czyli z różnymi bonusami, a tutaj mamy podany eksp, również ten podstawowy podsumowanie obu drużyn. Dodatkowo mamy również podsumowanie takie, które nam szczegółowo pokazuje, ile dostaliśmy expa i plus do tego właśnie jeszcze bonusy. No ten screen to jest historia wota słuchajcie. Ta bitwa była rozegrana na pewno 7 lat temu. Tak to mniej więcej kiedyś wyglądało. Dobra, lecimy z kolejnym screenem. To co tutaj widzicie, jest to screen z bitwy drugim tierem. Owszem, zrobiłem bardzo dużo, zabiłem dużo przeciwników, a ale graliśmy, tak jak widzicie akurat na drugim screenie, graliśmy tylko i wyłącznie z pojazdami o jeden tier wyżej. I tego Expa no, zdobyłem tak naprawdę aż nie aż tak dużo, bo tylko ponad 2000. Kto wie, może gdybym grał tylko z samymi trójkami, a ja bym był jako jedyna dwójka. Tego expa podstawowego zdobylibyśmy jeszcze więcej. A teraz na przykład, ile dostajemy na dziesiątym tierze, ktoś by powiedział, że pewnie najwięcej. No to zobaczcie na to. Prawie 12 tysięcy uszkodzeń zniszczyłem 7 pojazdów, grając dziesiątką. Owszem, gdybym może grał. Tylko i wyłącznie z dziesiątkami tego EXPA również zdobyłbym więcej, a tak tylko zdobyłem 2000. Tutaj była bitwa remisowa. Również ma na to wpływ, jeżeli bitwa jest wygrana lub przegrana. Tutaj akurat był wynik remisowy. Kolejny screen, bitwa również na dziesiątce. Zrobiliśmy ponad 10 tysięcy. Mało tego, zniszczyliśmy aż 9 pojazdów. Bitwa wygrana to jest ogólny. EXP, jaki zdobyłem z bonusami, czyli 6000, a ile zdobyliśmy podstawowego doświadczenia, ano, zobaczcie tutaj. Tylko 2068. To jest naprawdę istotna sprawa. Jeżeli ktoś Wam zada pytanie, ile zdobyłeś podstawowego exp to teraz będziecie wiedzieli, że ten podstawowy EXP jest podawany w podsumowaniu obu drużyn. Bez żadnych bonusów, bez żadnych jakichś innych barierów. To jest goły EXP-doświadczenie, które zdobywacie po bitwie. We wcześniejszych wersjach WOTA. Podsumowanie pobitewne było o wiele bardziej szczegółowe w porównaniu do dzisiejszych podsumowań, które mamy. Jedynie możemy sobie zobaczyć właśnie jaki zdobyliśmy podstawowe doświadczenie, podstawowy ten eks podsumowaniu dzisiejszych bitew nie mamy właśnie tych wszystkich szczegółowych można powiedzieć informacji podanych. Zresztą sami zobaczcie na to. Tutaj mam podane ile zdobyłem Ogólnie Expa z różnymi bonusami. Nie jest to wyszczególnione, jakie to były bonusy. A dalej mamy podstawowe doświadczenie, jakie zdobyłem w bitwie. Tutaj akurat grałem szóstką z szóstkami, tak, tak jest z szóstkami i zdobyłem 2500, tak więc wynik jest niezły, jak i również niezłe doświadczenie podstawowe. Kolejny screen, również mamy podsumowanie, ile zdobyłem z różnymi bonusami i Drugi screen mamy podstawowe doświadczenie, również bitwa fajna na ósemkach, ale 2600. A czy ktoś z Was widział bitwę, gdzie na przykład ktoś zdobył 3000? Myślę, że bitwa byłaby naprawdę ciekawa i sam z miłą chęcią bym coś takiego zobaczył. Tak więc, słuchajcie, podsumowując cały materiał, teraz będziecie wiedzieli, gdzie jest podstawowe doświadczenie, czyli ten bazowy exp. I jeżeli gościu Wam napisze, no słuchaj, stary, ja zdobyłem 15000. Doświadczenia to nie jest bazowy exp, nawet 5000, jak ktoś Wam powie, że zdobył, to nie jest bazowy exp. Teraz macie dokładnie informację podaną, gdzie szukać tego podstawowego doświadczenia, i tutaj możecie wywnioskować, jeżeli ktoś Wam powie, że zdobyłem 1000 takiego doświadczenia, czy bitwa była ciekawa, czy nie była raczej średnia. I jeszcze pytanie do Was. Czy chcielibyście taką bitwę zobaczyć, gdzie ktoś zdobywa ponad 3000 bazowego Expa. Jeżeli tak, pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i niech będzie tych łapek jak najwięcej, a postaram się wrzucić taką powtórkę jeszcze dzisiaj. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!